18:30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Kuriozalny pozew. TVN chce zakazać pisania, że kłamie i że jej publikacje są zmanipulowane. Stacja z Wiertniczej pozywa spółkę Słowo Niezależne za cytowanie Tomasza Sakiewicza. Katar i Maroko gate w Polsce. Ambasador Maroka w Warszawie, jednym z najważniejszych elementów siatki wywiadu marokańskiego w Europie Zachodniej, twierdzi dziennikarz śledczy Piotr Nisztor. Powstrzymanie wojny na Ukrainie to jedno z największych wyzwań dla wolnego świata w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, mówił prezydent Duda podczas konferencji prasowej z prezydentami Litwy i Ukrainy we Lwowie. TVN pozywa spółkę Niezależne Wydawnictwo, czyli portal niezależna.pl, za cytowanie wypowiedzi Tomasza Sakiewicza. Redaktor naczelny TV Republika powiedział na antenie TVP Info, że TVN kłamie i manipuluje. Stacja domaga się 100 000 złotych kary i zakazu rozpowszechniania takiej treści na rok. Łukasz Żmuda o szczegółach. Wczoraj redaktor naczelny portalu niezależna.pl Grzegorz Wierzchołowski otrzymał od spółki TVN SA pozew o naruszenie dóbr osobistych wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń. Stacja domaga się m.in. zakazu cytowania wypowiedzi redaktora Tomasza Sakiewicza, które padły na antenie TVP Info. O nakazie zaniechania rozpowszechniania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie informacji, że TVN kłamie, TVN podaje informacje, które chronią Putina. TVN ukrywa prawdę o katastrofie smoleńskiej. Publikacje TVN są zmanipulowane na okres jednego roku. Redaktor naczelny portalu niezależna.pl Grzegorz Wierzchołowski wskazuje, że treść pozwu jest kuriozalna. Roczny zakaz pisania o tym, że stacja TVN kłamie, oznaczałby jawną cenzurę. Jeśli sąd uwzględniłby rację TVN-u, po czym TVN na przykład nazwałby mnie w swoim programie złodziejem albo mordercą, ja nie mógłbym powiedzieć, że TVN kłamie, bo zostałbym narażony na sankcje. Zwyczajna cenzura prewencyjna. Przypomnę, zakazana przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza w punkcie 1. i 2. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. TVN zarzuca obozowi władzy, że pozwala na ograniczanie wolności słowa w telewizji publicznej. Jednak to w sprawie reportażu wyemitowanego na antenie TVN Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzi postępowanie wyjaśniające. Chodzi o materiał Siła Kłamstwa, w którym zarzucono podkomisji smoleńskiej rzekome pominięcie faktów obalających tezę o zamachu. TVN jest tą stacją, która nigdy nie przedstawiła materiałów dowodowych raportu. Wyłącznie zajmuje się atakami na komisję, atakami na raport, nie przedstawiając faktografii, którą im przesłaliśmy. Redaktor naczelny Gazety Polskiej codziennie Tomasz Sakiewicz apeluje, by rozpowszechniać treść pozwu w mediach zagranicznych i pokazać obłudę stacji TVN. Dzisiaj przeszli samych siebie. No zakaz mówienia i pisania o TVN-ie dlatego, że się kogoś zacytowało. Kiedy pojawiły się wątpliwości, to bardzo poważne, co do przebiegu tzw. katastrofy smoleńskiej, pani Kolenda Zalewska, dziennikarka TVN-u, stwierdziła, ni mniej, ni więcej, tylko to, że jej zdaniem prawda została ustalona i żadne fakty jej nie zmienią. No to jest publiczne samobójstwo dziennikarki. W ostatnich miesiącach m.in. redaktor Grzegorz Wierzchołowski opublikował w Gazecie Polskiej szereg artykułów ujawniających związki twórców stacji TVN ze Służbą Bezpieczeństwa. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. W grudniu opinią publiczną wstrząsnęła informacja o przyjmowaniu łapówek przez część eurodeputowanych, w tym byłą już wiceszefową Ewę Kaili oraz przedstawicieli Kataru i Maroka, w zamian za lobbying na rzecz interesów tych państw w Brukseli. Jednym z wątków skandalu jest działalność Abderrahima Atmouna, ambasadora Maroka w Polsce. O szczegółach Aleksander Wojak. Jak wynika z informacji ujawnionych przez Gazetę Polską, dyplomata doprowadził m.in. do zaangażowania Senatu w zacieśnienie relacji polsko-marokańskich. W maju zeszłego roku przedstawiciele Senatu wraz z marszałkiem Tomaszem Grodzkim przebywali w Królestwie Maroka na zaproszenie przewodniczącego tamtejszej Izby Doradców. Celem tej wizyty było przekonanie ważnego kraju arabskiego do większego zaangażowania się po stronie Ukrainy. Żadnych upominków poza zwyczajowymi zgłoszonymi do rejestru korzyści od władz Maroka, nie od pana ambasadora Atmouna, nie otrzymywaliśmy. Senat, ale także Sejm. To jest jako całość. Z tego, co mi dobrze wiadomo, to chyba senatorowie mają odrębny zespół parlamentarny, takie jakieś tam przyjaźni z Marokiem. I to jest też sprawa, to jest też pytanie, dlaczego tak właśnie się stało. Bo rozbijanie tych zespołów jest takim precedensem, ale dlaczego akurat Maroka? No to już jest pytanie do marszałka Grodzkiego i jego większości senackiej. Pomimo powagi sytuacji, opozycja podchodzi do tematu lekceważąco. Podejrzewam, że ambasadorowie różnych krajów, w tym Maroka, pewnie należy to ich do służbowych obowiązków, pewnie kontaktują się z wieloma politykami, więc nie koncentrowałbym tutaj jakiejś szczególnej uwagi na Senacie. Były eurodeputowany oraz prezes organizacji Fighting Impunity Antonio Panceri został aresztowany w grudniu 2022 roku pod zarzutem przyjmowania łapówek od Kataru. Jak się jednak okazuje, nie tylko. Panceri miał otrzymywać również drogie prezenty od ambasadora Królestwa Maroka w Polsce. No, cała sprawa jest bardzo wstydliwa, bardzo rozwojowa dla Parlamentu Europejskiego i kompromitująca socjalistów europejskich, a myślę, że także innych polityków z innych grup. Obecne działania ambasadora Atmouna prześwietla Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawę bada również Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W tej chwili sprawa jest badana przez nasze służby i czekamy na efekt działania naszych służb. Ambasador Maroka jako przedstawiciel Królestwa w Polsce posiada immunitet dyplomatyczny. Niemniej, gdyby się okazało, że działał na szkodę państwa polskiego i są na to dowody, to wtedy takie postępowanie można wszcząć i wnieść o jak gdyby uchylenie tego immunitetu, o zrzeczenie się, ale to nie ambasador może się zrzec immunitetu, tylko państwo, które go wysłało. To się rzadko zdarza, że państwo wysyłające oddawało swojego przedstawiciela dyplomatycznego wymiarowi sprawiedliwości innego państwa. Na ogół go zabiera do domu i tam przeprowadza stosowne procedury. Dyplomata miał lobbować za uznaniem przez kraje Unii Europejskiej terenu Sahary Zachodniej za integralną część Maroka. Ambasador nie skomentował sprawy i nie odniósł się do pytań przesłanych przez autora artykułu. Aleksander Wojak, Telewizja Republika. Sejm rozpoczął dziś pracę nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Kluby KO, PSL, Lewica i Polska 2050 zapowiadają złożenie wspólnych poprawek. Solidarna Polska i Konfederacja odrzucają projekt w całości. Jutro drugie czytanie. Projekt zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym został złożony przez Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie w grudniu. Według autorów proponowane zmiany mają wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Ta ustawa ma cel bardzo prosty. Ona ma doprowadzić do sytuacji, w której grupka sędziów, która de facto bojkotuje wyniki wyborów, które w Polsce odbywały się od 2015 roku, chce sama decydować o tym, kto w Polsce jest sędzią i robić to bezkarnie. Apelujemy o to, żeby nie tracić dłużej czasu. Mamy porozumienie, tak jak powiedział pan minister Rabenda, bardzo często z kompromisu nie jest zadowolona żadna ze stron. Myślę, że w Komisji Europejskiej też jest wielu jastrzębi, którzy krytykują to porozumienie z Polską. Wykorzystajmy w tej chwili to posiedzenie Sejmu, żeby przyjąć tę ustawę jak najszybciej, prześlijmy ją do Senatu, tak żeby minister Puda mógł jak najszybciej wystąpić o środki z KPO do Komisji Europejskiej. Jesteśmy gotowi, by na tym posiedzeniu uchwalić ten projekt ustawy. Mamy gotowe wspólne opozycyjne poprawki, tylko skończcie wreszcie ten wasz cyrk wewnątrz obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Te poprawki idą zbyt daleko i to one dopiero mogą doprowadzić do paraliżu wymiaru sprawiedliwości. A to, co zostało w jakiś sposób ustalone z Komisją Europejską, no myślę, że jest dobrym kompromisem. Jeżeli opozycja będzie składać poprawki, to bierze odpowiedzialność za to, że prace będą się przedłużały, a być może ustawa przyjęta w innym kształcie, na przykład z poprawkami opozycji, sprawi, że Komisja Europejska takich rozwiązań nie zaakceptuje. To będzie odpowiedzialność opozycji. We Lwowie prezydent Wołodymyr Zełeński wspólnie z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą podpisali wspólną deklarację prezydentów Trójkąta Lubelskiego. Dokument jest zapowiedzią kolejnego wsparcia militarnego dla Ukrainy ze strony sygnatariuszy. W ramach porozumienia Polska podjęła decyzję o przekazaniu kompanii czołgów Leopard. Rozmowy prezydentów Trójkąta Lubelskiego dotyczyły przede wszystkim dalszej pomocy dla Ukrainy w obliczu trwającej rosyjskiej agresji, a także wsparcia europejskich aspiracji Kijowa. Prezydent Andrzej Duda spodziewa się, że w ślad za Warszawą pójdą inne kraje wspólnoty i również przekażą Ukrainie czołgi. W ostatnim czasie rzeczywiście podjęliśmy decyzję o tym, że takie wsparcie dla Ukrainy ze strony polskiej nastąpi, zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji. Kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy zapowiedział także Berlin. Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock podczas wczorajszej wizyty w Charkowie obiecała, iż wkrótce na Ukrainę trafią m.in. generatory prądu. Stale zwiększamy zakres wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Haubice, systemy obrony powietrznej, system IRIS-T. Ostatnia decyzja o przekazaniu Marderów to potwierdzenie moich słów. Ponadto przywiozłam ze sobą kolejny pakiet wsparcia. Skorzysta na tym zarówno infrastruktura energetyczna, jak i wojsko. Nie mam wątpliwości, że otrzymamy niemieckie czołgi Leopard 2. Co więcej, myślę, że niemiecki rząd rozumie powagę tej decyzji. Dziękuję rządowi Niemiec za wszystkie podjęte decyzje w ciągu ostatnich 11 miesięcy. Minister Annalena Baerbock odegrała dużą rolę w zatwierdzeniu tych decyzji, za co jestem jej wdzięczny. Pozostała ostatnia ważna decyzja. Decyzja o dostawie czołgów. Nieustanne ataki sił rosyjskich na Ukrainę stwarzają również pośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa jej sąsiadów. Na ten moment prawdopodobieństwo eskalacji konfliktu pozostaje niewielkie. Jednak w ramach działań prewencyjnych NATO i Unia Europejska rozpoczęły pracę nad grupą zadaniową do spraw ochrony infrastruktury krytycznej w Europie. Chcemy sprawić, by nasza infrastruktura krytyczna, technologie i łańcuchy dostaw były odporne na potencjalne zagrożenia i uzgodnić działania, by usunąć słabe punkty. To ważny krok dla naszego wzmocnienia i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Wszyscy byliśmy świadkami sabotażu gazociągu Nord Stream, który pokazał, że musimy być gotowi na wszelkie nowe rodzaje zagrożeń. W związku z tym dzisiaj uruchamiamy grupę zadaniową Unia Europejska-NATO do spraw ochrony infrastruktury krytycznej. Eksperci z obu organizacji będą pracować ramię w ramię, aby zidentyfikować kluczowe zagrożenia, a także rozpoznawać nasze strategiczne słabości. Tymczasem na wschodzie Ukrainy trwają zacięte walki o Soledar. Kontrola nad miastem zapewni stronie zwycięskiej dominację nad tamtejszym systemem tuneli kopalnianych. Szyby umożliwiają dynamiczny przerzut sił za linię wroga. Problemem dla walczących żołnierzy są niskie temperatury, które powodują odmrożenia. To, ilu Rosjan ginie dziennie, jest zróżnicowane, ponieważ zależy od intensywności wrogich natarć. Jeśli szturmują aktywnie, wtedy zabijamy ich całymi grupami. Jeśli się skradają, nie atakujemy ogniem ciągłym. Zamiast tego strzelamy do ich baz. Walki o Soledar to część rosyjskiej strategii na zajęcie Bachmutu. W związku z przebiegającą nieopodal linią frontu życie w tych miastach jest niezwykle trudne. Od miesięcy ich mieszkańcy są pozbawieni dostępu do gazu i prądu. Pomoc humanitarna, która dociera tu z głębi Ukrainy, to dla wielu osób jedyna nadzieja na przetrwanie. Śpię w tych samych ubraniach, w których chodzę. Nie kąpaliśmy się od 4 miesięcy. Wkrótce mróz wedrze się do mojej kuchni i toalety. Staramy się przyjeżdżać tu jak najczęściej, ale nasze kursy zależą od wielkości zaplanowanych transportów. Część ładunków jest zgromadzona bezpośrednio przez wolontariuszy, reszta to pomoc anonimowych darczyńców. Ludzie pomagają również finansowo. Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do zniszczenia wielu ukraińskich miast. Tysiące osób straciło dach nad głową. W Zaporożu dzięki finansowemu zaangażowaniu mieszkańców miasta odbudowano część budynków, by zapewnić schronienie najbardziej potrzebującym. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. W Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej wręczono weteranom medale stulecia odzyskanej niepodległości, pro bono Polonie oraz pro patria. W uroczystości udział wzięli m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska i wicepremier Henryk Kowalczyk. Wyrażamy wszyscy wdzięczność za Państwa postawę wobec ojczyzny, za realizację obowiązku miłości ojczyzny, ale tego obowiązku, który czasami był bardzo trudny, wymagający, wymagał czasami wielu ofiar. To Państwa postawa w różnych okresach dziejów Rzeczypospolitej pozwala dzisiaj cieszyć się wolnością. Myślę, że bez Państwa postawy nie byłby możliwy rok 80, 89, bo to właśnie dzięki Państwa postawie Polska mogła być wzorem dla całej Europy. To w Polsce zapłonął ogień wolności roku 89, wolności, która uwolniła nas z okowów komunizmu. W Warszawie rozpoczął się Kongres Niepodległa, który ma podsumować kilkuletnie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości. W inauguracji kongresu wziął udział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Przyszłości nie da się zbudować bez szacunku dla własnej historii i tożsamości, a przed szacunkiem jeszcze musi być znajomość tej przeszłości. Musi być debata, rozmowa o niej. Musi być także, może razem z szacunkiem, miłość do tej przeszłości. Nawet jeżeli ona jest trudna. To jest nieprawda, że my wybieramy tylko te najlepsze momenty z polskiej historii i o nich opowiadamy. To jest nieprawda, że jesteśmy stronniczy, opowiadając o tym, że polska wspólnota to tylko same dobro. Tak, były także rachunki krzywd, były trudne rzeczy i o tym też opowiadamy. Problem polega na tym, że opowiadamy. Nie problem. Myślę, że duma. Że opowiadamy i to w sposób zinstytucjonalizowany, w sposób poważny, w sposób głęboki, pogłębiony, właśnie także poprzez debatę i zaproszenie wszystkich do debaty na temat polskiej pamięci, polskiej przeszłości i polskiej przyszłości, bo nasza przyszłość bez przeszłości nie ma żadnych szans. Setki policjantów wkroczyło do niemieckiej wioski Lützerath w Nadrenii Północnej Westfalii okupowanej przez aktywistów klimatycznych. W stronę policjantów poleciały kamienie i koktajle Mołotowa. Aktywiści od tygodni okupują położoną w zachodniej części Niemiec wioskę, którą koncern RWE chce zrównać z ziemią i wybudować na jej miejscu kopalnię węgla brunatnego. Ostatnia bitwa o węgiel. Pod takim tytułem niemieckie media opisują zajścia, do których doszło dziś w niemieckim Lützerath. Aktywiści klimatyczni od kilku tygodni okupowali opuszczoną wioskę zaplanowaną do wyburzenia. Na jej zgliszczach ma powstać kopalnia węgla brunatnego. Protest w ostatnim czasie miał pokojowy charakter. Sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie po przybyciu policji. Funkcjonariusze z Nadrenii Północnej Westfalii zaapelowali do aktywistów o pokojowe rozejście się. Ich prośba została jednak zlekceważona przez część zgromadzonych, którzy zaczęli rzucać w policjantów kamieniami i koktajlami Mołotowa. Funkcjonariusze zaczęli usuwać barykady i wyprowadzać siłą aktywistów. Niemieckie media zwracają uwagę na fakt, iż niemiecka gospodarka nie jest gotowa na całkowite odejście od węgla. Publicyści wskazują, iż chociaż postulaty aktywistów klimatycznych są słuszne, to jednak nie rozwiązują problemów z niedoborem energii elektrycznej. Tymczasem niemiecka grupa ekologów Deutsche Umwelthilfe złożyła dziś skargę przeciwko koncesji na eksploatację nowego pływającego terminalu skroplonego gazu ziemnego w Wilhelmshaven, który zmniejsza uzależnienie Niemiec od rosyjskiej energii. W tym przypadku aktywiści także argumentują swoją decyzję troską o środowisko, któremu zagraża zrzut chloru z terminalu. I to wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.